Hej kochani, witam Was w 30. filmiku z Waszymi rumdurami. Tym razem będą to króliczki. Jak się pewnie spodziewacie, w kolejnym odcinku będą albo świnki, albo chomiczki, albo inne zwierzaki, nie króliki. Bo tak staram się właśnie wymieniać, żeby nie było takiej monotonii, jeżeli chodzi o gatunki. Wysyłajcie filmiki, dalej przyjmuję, wysyłajcie je na maila. uszatkowe.rady@gmail.com. Przypominam, że nie przejmuję filmów w innych miejscach, tylko na maila. Jeżeli masz problem z wysłaniem, zrób to przez dysk Google, zrób to najlepiej właśnie z komputera lub po prostu wstaw na swoje konto YouTube jako niepubliczny i wyślij mi link mailem. Wtedy ja sobie ten filmik pobiorę i będę mogła wgrać właśnie do filmiku. Także to było ze wstępu i przechodzimy do oceniania warunków. Cześć, witam Cię w rundurze klatki moich królików. Pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca w oczy, jest to taka fajna właśnie kuweta. Jest ona niby dla kotów, ale dla królików sprawdza się, myślę, bardzo dobrze. Później mam pasienki. W sumie pasienki są dwa tutaj, tylko po prostu są połączone w taki jeden wielki, bo jednak no, króliki potrzebują dużo siana, tylko jest pewien problem z sianem. Nie chcą go za bardzo jeść, więc mam nadzieję, że dasz jakieś rady na to, aby mu zaczęło go jeść. Bo otworzę klatkę, to jest jeden z moich klików, bo drugi gdzieś wyszedł, drugiego w ogóle nie da się upilnować w tym końcu, bo wyskakuje górą i gdzieś poszedł, bo to jest ten właśnie duży, to jest ten, którego mam od niedawna. I jak widzisz, właśnie sobie zjadam z kuli, smakuli, suszonej obuszka i marchewkę. Tutaj są ziółka oraz granulat. Potem tutaj jest pojedynko takie napełnione od góry. No i tutaj mam papierowy rozkładany flop. No i oczywiście ulubiona zabawka Crunchy jako, czyli tego maluszka. No to taka malutka piłeczka z bonekiem. Uwielbiam. No dobra. Crunchy, jak widzisz, mogę zostawić to otwarte i nie chcę wychodzić. Ale tutaj mam granulat jeszcze. Znaczy nie granulat, tylko pellet. Później tutaj jest granulat taki. Mieszanka ziół. Ziółka. Rękawica do wyczesywania. Jak widzisz, takie kostki zabawki. No i podkłady się dzieje w stakolenie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje króliki. Mam nadzieję, że dasz jakieś rady, co zmienić. A co jest dobrze. Dziękuję za uwagę i pa pa! Pierwszy filmik za nami, warunki bardzo fajne, duży kojec, ziółka, karma, wszystko tak jak trzeba. Tutaj miałaś do mnie zapytanie, co zrobić, jeżeli królik nie chce jeść siana. Przeanalizowałabym jego dietę. Jeżeli ma w swojej klatce, w swoim kojcu ciągle coś do jedzenia, tak jak tutaj widać na filmiku, to wcale się nie dziwię, że gardzi sianem. Raczej staraj się dawać posiłki po prostu dwa razy dziennie na przykład. Częstsza liczba posiłków właśnie może sprawić, że króliczek nie będzie chciał jeść tego siana, a powinien. Ja preferuję podawanie rano i wieczorem. W ciągu dnia i nocy niech królik ma dostęp tylko do siana, wtedy chcąc, nie chcąc, kiedy zgłodnieje, będzie musiał je zjeść, a nie będzie wybierał na przykład suszonego jabłuszka, marchewki czy granulatu. Te rzeczy należy dawkować. No i dobrze, jeszcze wracając tutaj do rumturu, bardzo mi się podobała kuweta, fajna, taka praktyczna, wysoka. Myślę, że nie ma szans, żeby króliczek z niej wysikiwał, także dzięki temu możesz właśnie utrzymać większą czystość w kojcu. W kojcu bardzo ładnie, czyściutko, nie jest zagracony jakimiś rzeczami, także może sobie tutaj hasać twój królik. Szkoda, że nie było widać drugiego. Jakiś sprytny ten królik, bo kojec wygląda na wysoki, to musi bardzo wysoko skakać, skoro wydostaje się z tego, więc ewentualnie polecam po prostu zabezpieczyć od góry kocem. Także z mojej strony to tyle, filmik mi się podobał w sumie i nie mam tutaj nic do dodania, poza tym właśnie jeżeli chodzi o to karmienie i jedzenie sianka. Także dzięki za wysłanie filmu. Cześć, dzisiaj chciałam Ci pokazać, jak mieszka mój królik Tytus. To jest jego klatka, ma to albo 120 cm, nie pamiętam. Tu ma miseczkę z granulatem, a tu ma wodę. No. Ten to ma, może biegać po całym pokoju. On jest zamykany na noc, a nie w ogóle jest zamykany. Tu ma taki granulat. No. I tu nie ma żadnych kabli, więc sobie tu może biegać.
Ja może mi powiedzieć, czy mam to zostawić tak właśnie zablokowane, bo tam jest dziura pomiędzy ścianą a łóżkiem. Czy mogę to odblokować, żeby mógł sobie tam chodzić? Tak. I to jest karzełek. Ma około 1,5 roku chyba. I muszę mu dokupić trochę ziółek. Jakbyś mogła, to byś... Czy mogłabyś mi polecić jakieś marki, tylko właśnie takie zoologiczne, nie zamawiane, tylko właśnie, żebym mogła kupić w sklepie zoologicznym. Co się dzieje, królik? No to jak masz jakieś rady, to możesz mi powiedzieć. I wiem, powinien mieć jakiegoś kolegę czy coś, ale nie wiem, czy mogę. W sensie to nie jest jakby mój dom, to jest dom mojej babci. Ja tu mieszkam. No. I postaram się właśnie jakoś mu skombinować kolegę. Dobra. I drugi filmik za nami. Bardzo dziękuję za wysłanie. Bardzo mi się podobało, że jesteś szczera i od razu powiedziałaś, znaczy nie od razu, tylko pod koniec powiedziałaś właśnie, że nie wiesz, czy będziesz mogła mieć kolegę, bo to nie jest twój dom. Ja to doskonale rozumiem, bo no, nie każdy chce mieć z dorosłych dwa króliki i każdy dorosły też wie, z czym się to wiąże. Akurat twój króliczek może być grzeczny, ale są króliki, które są po prostu brudasami, niszczycielami i ktoś, kto ma takiego królika, nie wyobraża sobie, że mogą mieć takie dwa. Więc tutaj rozumiem, że no, może być ciężko przekonać babcię, ale jeżeli by ci się udało, to na pewno twój króliczek na tym by zyskał. Warunki bardzo fajne. Króliczek ma bardzo dużo przestrzeni, po której może się poruszać, ma czyściutko i wszystko, co potrzeba ma. Tutaj mówiłeś, że nie masz właśnie ziółek, więc polecam ci, jeżeli chodzi o stacjonarne, żebyś kupiła sobie na przykład króli ziółka. Jest to mieszanka tam chyba 29 ziółek, gałązek i tak dalej, która jest zbilansowana tak, aby można było podawać codziennie królikowi, mniej więcej po garstce. Także nie musisz tutaj kombinować z różnymi pojedynczymi ziołami, tylko po prostu kupujesz sobie paczuszkę na miesiąc. Ona jest w granicach chyba 35 zł. Myślę, że na miesiąc ci spokojnie wystarczy, więc jak najbardziej możesz ją kupić. Ze stacjonarnych ziół jeszcze ewentualnie polecam Zuzale. Tivo też jest fajne, ale nie widziałam go stacjonarnie, więc... No nie wiem, czy u Ciebie będzie, ja byłam w różnych sklepach we Wrocławiu, w Kielcach, niestety nigdzie ich nie widziałam, ale nie wiem, no ważne, żebyś po prostu miała jakieś tam ziółka i żebyś poza granulatem również je podawała. Ta klateczka chyba nie jest tak duża, jak mówisz, wygląda zdecydowanie mniejszą, ale to nie ma w zasadzie znaczenia, bo Twój królik skoro i tak biega cały czas praktycznie, nie jest zamykany, to jak najbardziej może być, bo robi tylko zakuwę tej jadalnie. A jeżeli chodzi o wpuszczenie króliczka tam za kanapę, to o ile nie masz tam żadnych kabli i ten króliczek nie ma czego zniszczyć, to śmiało. Myślę, że będzie zadowolony z takiej kryjówki, tylko z drugiej strony nie wiem, czy będziesz go wtedy widywać, bo króliki bardzo lubią takie dziwne miejsca, jakieś ciasne, więc może być tak, że jak tam mu otworzysz, to będzie spędzał tam większość czasu. Ale to musisz przemyśleć. Ewentualnie możesz mu dać jakiś karton i tutaj koło klatki, tu gdzie właśnie leży, możesz też dać, żeby mógł sobie tam się po prostu schować. Także dziękuję bardzo za wysłanie, bardzo mi się podobało. No i co, przechodzimy dalej. Chcę Ci pokazać, jak mieszka i żyje sobie mój króliczek oraz mój chomik. No to dobra. Poprzednio nagrałam Ci wideo, ale... Chcę, żebyś to teraz skomentowała na swoim kanale, bo trochę się zmieniło tutaj. No ale przejdźmy do rzeczy. No to tak, w kuwecie się zmieniło na pewno to, że 3 dni temu miał żwirek, a teraz ma taki granulat. Na tym jest oczywiście sianko, tutaj w jednym się to kończy, zaraz mu to dołożę na noc. W miejscu ma granulat. Trochę dużo, ale jako takiego małego, bo on ma 6 tygodni. Ale po prostu niech będzie to sobie przez jakiś czas, a potem nie będzie już dostawał. Mam miseczkę z wodą, za niedługo po idełku przyjdzie nasze. Tutaj ma
jakiś kamień, kartony, gałązki i trochę taki syf to jest, no ale kupiłam to, że korzystam, takie gryzaki. No i domek, tutaj jest króliczek. Dalej po wyjściu z jego klatki, najczęściej wędruje tutaj. Miał tutaj poprzednio sianko tutaj, ale strasznie porozwalał, jak byłam w szkole i zrezygnowałam z tego, bo naprawdę tutaj było wszędzie ściana na dywanie. A to nie jest taki łatwy dywan do sprzątania, no ale dywan taki nie jest tani wcale, więc musi na nas je zostać taki. Ale jakoś mi się udaje w miarę czysto się na nim utrzymać, pomimo tego, co on tutaj robi. I to są takie schodki na moje łóżko. Nie wchodzi do nich do góry, ale za to cały czas siedzi w środku tutaj. No nie wiem, może tam mu się podoba. Nie wyganiam go stąd, jak chce, to niech sobie tam siedzi. I tak, obok klatki mam takie siano i granula. Tutaj butelka moja Zafi leciała. I tak, tutaj jest siano z firmy Vitapol. Chyba nie jest to najlepsza firma, bo było dość tanie. I mamy też tutaj, to bardziej lubi, bo w jednym pasniku ma to, a w drugim to. I to jest sianko. Takie o. Sianko nadbobrzańskie z ziołami. I wygląda tak, ładnie pachnie. To tam on jeszcze ma, no i ma ten swój granulat. Taki zwyczajny, większość osób ma taki na twoim kanale. Z pinio. Super chłonne, granulowane podłoże dla zwierząt. I ma też zapasy kartonów takich pociętych. Tutaj trochę jest siana i syf, ale nikt tam raczej nie zagląda, więc nie przeszkadza. Obok tego jest szuflada. Ma on na razie mało czy do jedzenia, no ale dopiero co mam go czwarty dzień, więc moje zapasy będą się gromadzić. I tak, ma dwa pojemniki z ziołami. Opakowanie wyrzuciłam, więc nie jestem w stanie powiedzieć ci, z jakiej firmy. Gryzaki. Nie są chyba one jakieś najlepsze. Nie powinno się raczej dawać ich za często, ale na razie dałam mu pierwszego. Nie wiem, czy nie jest na nie za mały. A tutaj trochę mi się zdarło to. Tu są gałązki wierzbowe, pasternak, marchew, kwiat nagietka, zioła i mąka, sorry. Strasznie mam wadę wzroku i nie mam okularów, a to jest strasznie malutkie, więc ciężko mi się to czytało. I taki granulat. Jest to baby, też z Vitapolu. I co tutaj więcej? Z jego jedzenia to tyle na razie, bo jest mały, więc też mu nie daje za dużo jedzenia. Warzyw i owoców też mu nie daje i jak będzie starszy, to też będę mu mało tego dawać, jak już będę. No. I tak się prezentuje tutaj jego mieszkanie. Nie wiem dlaczego, ale ten królik, gdy wybiega z klatki na noc, czy na przykład jak jestem w szkole, to biega tylko dotąd, tak o, pod łóżkiem. Dotąd i tutaj do tego kartonu. Nawet nie podchodzi bliżej do tego gniazdka, więc ma tylko taki kwadr, znaczy no pozwala mu więcej biegać, ale tylko tutaj chce, więc no cóż. Tutaj mieszka chomik, ma on taką klatkę na oko, ma 50 cm na 30, coś takiego bym powiedziała. Tu ma pojedełko, miska z wodą, przeroczysty domek, drewniany domek, kolbę i ma taką karmę i jeszcze do tego często mu dajemy jakieś warzywa. I kolejny filmik za nami, tym razem króliczek i chomiczek. Zacznę od królika. Generalnie nie mam się do czego przyczepić. Warunki dobre,
dużo przestrzeni, masz zioła. Te gałązki są w porządku, jeżeli chodzi o nie, to jest okej. Okay. Analogiczne są z hamsteak, tak, z tego króliczki bardzo je lubią, jak najbardziej możesz je podawać. Mam obiekcje co do karmy. Nie jest ona najgorsza, ale nie jest też najlepsza. Na pewno warto byłoby zamienić granulat na jakieś lepszej jakości. Ten ma w swoim składzie bardzo dużo zbóż, może nie ziaren zbóż, tam jakieś innych części zbóż, ale jednak na pierwszym miejscu są te zboża, nie jest to niewielki dodatek, więc raczej tutaj bym zamieniła to na coś, co ma na pierwszym miejscu zioła. Co prawda w składzie też one są, aczkolwiek no też patrząc nawet na składniki analityczne, to jak dla małego królika, dla młodego, 11% białka to nie jest za dużo, tak fajnie, gdy miało około 15-16. Żeby po prostu mu pozwoliło budować tkanki i kości, żeby po prostu mógł zdrowo rosnąć. Tak. I co tu jeszcze o tym granulacie? Nie wiedziałam nawet, że jest taka forma. Na pewno jest to zdecydowanie lepsze niż te mieszanki takie. Wiecie. Zbożowo, kolorowo, jakieś tam z chrupkami. Nawet nie potrafiłam tego nazwać, bo raczej nie stosuję tych nazw na co dzień, ale ta karma powiedzmy nie jest zła, chwilowo może być, analitycznie i jeżeli chodzi o skład taki, z czego została zrobiona, to też nie ma właśnie tragedii, ale jednak no nie podawałabym tego swojemu królikowi tak docelowo, tylko bym starała się to zużyć i zmienić na coś lepszego, żeby króliczek mógł zdrowo rosnąć. Co do jego warunków, to tak jak mówiłam, jest w porządku, sianko, wszystko ok. Tylko tak może lepiej bym jakoś te kabelki mimo wszystko zabezpieczyła tam w kącie, bo jednak jeżeli by tam przyszedł, to niestety mógłby je zjeść bez większego problemu. Z kolei jeżeli chodzi o chomika, niestety tutaj w zasadzie wszystko jest no nie za dobrze, żeby nie powiedzieć źle. Karma, klatka. Polecam Ci obejrzeć room tury z chomiczkami. Na moim kanale jest już tych odcinków trochę. Przyjrzyj się, jakie warunki tam powiedzmy krytykuję, jakie chwalę. Na podstawie tego zmień warunki chomiczkowi, bo niestety te aktualne nie są adekwatne do jego potrzeb. I właśnie pod tym filmikiem z room tourami dla chomików jest jeszcze linki, które mogą Ci się przydać w poprawie tych warunków. No bo Twój królik ma wszystko tak jak trzeba, tak prawie że, a niestety chomiczek mało co, w zasadzie nic. Tutaj nie jest takiego, co po prostu jest w porządku. Także bardzo proszę, przyłóż się do tego i mam nadzieję, że zmienisz warunki chomiczkowi na takie, aby dobrze mu się żyło. Dziękuję bardzo za wysłanie. Hejka, dzisiaj wysłałam Ci mój room tour mojego królika. Jest to królik hodowlany i mam go miesiąc, może dwa. Ma na imię Żulik. Ale może to się jeszcze zmienić, bo jeszcze nie jest określona jego płeć. Już niedługo może będzie. Ej, nie podgryzaj! Nigdy nie gryz, no ale nie gryź klatki, nie wolno. A dzisiaj dopiero się tutaj przyprowadził, więc jest to mało rzeczy. Bo na początku był w końcu, ale wyskakiwał, więc no to było lepsze wyjście. I tutaj ma otwieraną górę. I tu tak ma otwierane. Ale no mogę otworzyć jakby całą tą ściankę. Tutaj ma kuwetek, gałązki, miskę z wodą plus tam na karmę, ale na zioła i a jest pusta. Tutaj ma siano w dwóch paśnikach. I to jest mój królik. Ej, nie wolno. Chodź tutaj. O. Nie wolno. I pewnie to będzie też jakiś kocyk, ale no, dopiero się przeprowadził, albo mata. Nie wolno. Więc jak masz radę, żeby nie gryzł klatki, to możesz powiedzieć. Nie wolno. Więc tak cała klatka wygląda, ma 120 cm.
No. I tak. Tutaj mam siano. To sam jakby samo było tutaj ususzone jakby na miejscu. Zwykły pellet. Granulat. I tutaj są kwiaty. Jest babka. Lancetowata, ale to było pełne pudełko, ale po prostu on uciekał i zjadł mi prawie wszystkie rzeczy, więc no. I tutaj jest mieszanka codzienna. Też już jest zjedzona przez niego. Suszy mi się też koniczyna, malina, mięta, róża i tam takie listki słonecznika, te takie żółte. Tutaj natomiast jest mój chomiczek dżungarski. Ma na imię Pipi. I wiadomo, gang białych zwierząt. To jest jej karma, ale się kończy. No nie jest to tam za dobra karma. Tutaj mam gałązki. I tutaj są gałązki królika, bo są takie większe. A Pipi czasem jej po prostu łamie albo kupuje takie z herbal pets. Mam posadzonego też na giętkę lekarskiego, ale chyba tak się nazywał. I właśnie tutaj sobie je królik. Tak wygląda jeszcze raz jego klatka. No i kiedyś będzie drugi, ale na razie on musi być wykastrowany, więc no pewnie jakoś na początku roku szkolnego, coś takiego, może trochę później, na no pod koniec września, albo na początku tam innego jakiegoś miesiąca. Sobie je, tu jego kuweta, więc dzięki i mam nadzieję, że mi coś doradzisz. No zapasy jeszcze uzupełniam. A mam tam niedaleko też sklep, więc zawsze mogę kupić, tam zamówić na jakieś święta, coś takiego. Okej, więc pa. Tym razem room tour był z udziałem małego diabełka. Ja po prostu, jak patrzyłam na tego królika, to się tak strasznie śmiałam, jak on jest po prostu wszędobylski, chciałby być wszędzie. Taki atencjusz typowy. Tutaj ugryzie, tutaj pogryzie te szczebelki, tutaj podbiegnie, łapkę ugryzie. No po prostu jestem w szoku, jaki to jest pieron. Nie dziwię się, że ma zmienione na kalatkę, bo jeżeli faktycznie uciekał ten maluszek, a to dopiero tak naprawdę chyba jego moc wyskoków się będzie zwiększać, im bardziej będzie większy, tak mi się wydaje, a na pewno jak będzie dłuższy, to łatwiej będzie mu na przykład przejść przez kojec, się tak wdrapać, bo będzie wyższy, no to będzie tutaj nieźle, zwłaszcza, że właśnie hodowlany królik to raczej docelowo to do kojca powinien iść, ponieważ jest dosyć wysoki, jak stoi na dwóch łapkach, ale póki jest takim malutkim, straszny mikrusek w sumie, to może sobie żyć w klateczce. Ogólnie, jeżeli chodzi o króliczka, to w porządku, można tutaj jeszcze jedynie właśnie powiększyć zapasy, ale to słyszałam w filmiku, że będą powiększone. Jeżeli jednak chodzi o chomiczka, to klatka wygląda na dużą, nie wiem jaki to jest wymiar, ale wygląda na całkiem spory. Mam nadzieję, że spełnia minimum dla dżungarków. Jednak co do kołowrotka, to jestem pewna, że jest za mały. Tak patrząc na niego, to nie wygląda, jakby miał jakąś zbyt dużą średnicę, więc warto go wymienić na większy, żeby chomiczkowi tam nie powstały żadne wady postawy, że tak powiem. No i karma dla chomika też powinna być zmieniona, zwłaszcza, że wiesz, że ta nie jest najlepsza. To tu również odsyłam Cię do filmiku z roomturami chomiczymi i tam zarówno w filmie, jak i pod filmem są informacje o tym, jak prawidłowo się tym gatunkiem zaopiekować. Bardzo się cieszę, że Twój króliczek docelowo będzie miał kolegę lub koleżankę i że planujesz wykastrować. To jest naprawdę bardzo dobra postawa i bardzo się cieszę, że takie dobre warunki ma Twój zwierzak. Także dziękuję bardzo za wysłanie i życzę wszystkiego dobrego. Hejka! Właśnie widzicie mojego 2-letniego królika rasy baranek, Tutusia. Mieszka u mnie prawie od początku swojego życia. Pokażę Wam teraz, jak mieszka. Proszę też o porady dotyczące utrzymywania takiego królika. Zapraszam!
Tu ktoś biega 24 godziny na dobę, a to jego klatka o wymiarach około 100 cm na 40. Znajduje się tu miska z wodą oraz miska na jedzenie. Obok mamy paśnik z sianem, do którego ma stały dostęp. A tu prostokątna kuweta wypełniona peletem. W tym miejscu stoi pufa przykryta kocem, który służy jako legowisko tuptusia. Koło legowiska stoi kartonowy domek, gdzie tuptuś się chowa. Przed legowiskiem stoi jeszcze dywanik, a na nim piłeczka. Tutaj mamy granulat tuptusia, słoik z ziołami, tuby do gryzienia i szczotki. No i oczywiście sianko. My z tuptusiem bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Ostatni filmik za nami, z króliczkiem o imieniu Tuptuś. Warunki bardzo dobre, naprawdę bardzo mi się podobało. W zasadzie chyba to jest jeden z nielicznych room tourów, w których nie było praktycznie jakiegoś skrajnego zaniedbania. Czyli, że te warunki były naprawdę spoko. Chyba tutaj, serio, tak jak teraz patrzę na te filmiki na miniaturkach, to wszystkie były dobre. No może poza chomikami, ale to jest głównie poświęcone królikom, więc tutaj zwracam głównie właśnie na to uwagę. Chomiczki mam nadzieję, że będą miały poprawione warunki, a jeżeli chodzi o króliki, to ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że chyba bierzecie sobie do serca moje rady i przysyłacie już zwierzaczki żyjące w dobrych warunkach. Także naprawdę jestem mega pod wrażeniem. Ten filmik też mi się bardzo podobał. Wszystko było tak jak trzeba, klatka duża, wybieg praktycznie całodobowy też duży. Tak, wiem, tam była karma Megan, ale to nie jest karma Megan, tylko to jest chyba granulat BFR Nature, o ile dobrze widzę, w pojemniczku po karmie Megan, a to znaczy, że tutaj też nastąpiła poprawa, jeżeli chodzi o żywienie, bo no każdy może kiedyś popełnić błąd, najważniejsze, żeby z niego wyciągnąć wnioski i poprawić to, jak najlepiej się potrafi. Co mogę tutaj jeszcze dodać, to króliczek jest piękny, warunki ma naprawdę fajne, jest czyściutko, ale niestety muszę troszeczkę usunąć końcówkę dźwięku, bo nie wiem, czy ta piosenka jest legalnie użyta, że tak powiem, a chyba można tam do 10 sekund wykorzystać, więc troszeczkę przytnę tą melodyjkę na końcu. Mam nadzieję, że autorka filmu nie będzie miała mi tego za złe, no ale całokształt doceniam naprawdę bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że to zrekompensuje moje przycięcie filmiku. Także kochani, to by było na tyle w tym room tourze. Bardzo się cieszę, że jest taka poprawa, że coraz więcej wysyłacie mi naprawdę dobrych warunków, bo z tych warunków mogą inspirować się inni, ale ze złych także się mogą inspirować ludzie, a w zasadzie tymi radami moimi, bo warunkami złymi nie ma co się inspirować. No i co? Ja kończę, nie rozgaduję się. Wysyłajcie room toury różnych zwierzaków, nie tylko króliczki, nie tylko świnki, nie tylko chomiki, myszki, szynszyle, szczury, koty, psy, konie, krowy, świnie, kurczaki, co Wam się podoba. Fajnie też pokazać taką różnorodność. Wiem, że lubicie oglądać różne gatunki, także tutaj na pewno będzie to mile odebrane. A tymczasem ja kończę. Liczę, że zostawicie łapkę w górę, przepraszam, coś na umysł mi padło, że zostawicie łapkę w górę, komentarz i jak jesteście nowi, to subskrypcję. Pa, pa!